Woda jest źródłem życia na naszej planecie. Występuje wszędzie i w każdej postaci. Niedoceniana przez wielu jest marnowana lub zanieczyszczana. 22 marca jest Światowym Dniem Wody, który został ustanowiony podczas konferencji Szczytu Ziemi w 1992 roku w Brazylii. Impulsem do powstania tego dnia było zwrócenie szczególnej uwagi na problem dostępu ponad miliarda ludzi do czystej wody pitnej. Choć minęło od tego czasu ponad 25 lat, problem ten nadal istnieje. A każdy z nas w swoim domowym zaciszu może zaoszczędzić nie tylko wodę, ale i pieniądze związane z jej użytkowaniem. Takie proste czynności jak zakręcanie kranu podczas mycia zębów czy golenia, po takie zaawansowane jak instalacja natychmiastowego podgrzewacza wody czy wodooszczędnych urządzeń w skali ogólnoświatowej, zrobią ogromną różnicę. Oczyszczanie wód natomiast to już skomplikowana sprawa. Zajmują się tym głównie oczyszczalnie ścieków, które to pracują nad tym, by woda znów mogła być użytkowana. Do tego celu używane są procesy fizyczne, takie jak cedzenie, sedymentacja czy filtracja, biologiczne, podczas których używane są bakterie czy glony, oraz procesy chemiczne, które wykorzystywane są do oczyszczania ścieków przemysłowych. Dlatego nie dajmy sobie zrobić wody z mózgu i niech ten ogólnoświatowy problem nie spływa po nas jak woda po kaczce. Każdy z nas jest podobny do siebie jak dwie krople wody i potrzebuje właśnie jej do życia. Dlatego by całe społeczeństwo nie przepadło jak kamień w wodę, oszczędzajmy i dbajmy o jej czystość. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak.